dzisiejszym odcinku Kulturalnie na ryby. Siemaneczko. Jestem z Mateuszem Szczepańskim, Akaczapi. Ja jestem Jakub Rozwadowski. Przyjechaliśmy na Zalew Jagodno. Lołki w Mazowieckim. Podobno wanna z rybami. Okaże się. Zobaczymy, jak dzisiaj nas przywita. To jest nasz dzisiejszy wypad okoniowy. Dzisiaj będziemy łowili na bliźniacze wędki Big Slide 1,7 grama. Mamy zamiar łowić głównie blachami. Blachy i małe gumy. Może się uda jakiś przyłów szczupaka. Sandacza bądź bolenia. Zobaczymy, jak nas tutaj przywita ta woda. Jesteśmy w miejscu zatoka taka. Zakole, tak. Które no, jest niestety trochę jak zupał ogórkowa, no ale jest dzisiaj co, 15 sierpnia. Wczoraj temperatura dochodziła do 32 stopni. Dzisiaj ma być podobnie. My jesteśmy nad wodą od godziny w sumie 4. Tutaj już jak widzicie jest wschód słońca, także zaczynamy łowienie. Zaczynamy od takich dwóch blaszek. Ja mam generalnie jedynkę od dama. Ja pokażę tutaj o Jacksona dwójeczka. No i co? I ciągniemy te okazy. Mamy pierwszego malucha. Okonka. Wziął na blachę Jacksona dwójkę. Dobra, odpinamy go. Maleńczo. I do wody. Udało się coś wyjąć z wody pierwszego. Wypuszczamy okonka. Na drugi okoń, trochę większy z tego, co mi się wydaje, ma tą samą błystkę, także dzisiaj okoniowy dzień mamy. Dokładnie, jest piękny. Wyhaczamy i do wody i lecimy dalej. Dobra, wypuszczamy drugiego okonia. Kolega popłynął. Teraz mamusia. Teraz czekamy na mamusię i szczupaki. Nad wodą jest dosyć sporo ludzi, bo dzisiaj mamy święto, także wszystkie. Głównie nad Jagodnem są karpiarze, tak jak tutaj Czapi mówi. Myślę, że stosują metodę. Dobrze mówię, Czapi? Metoda, niektórzy wywożą zestawy karpiarskie. Łódkami może się uda nagrać łódeczkę, jak ktoś wywozi. Także te wszystkie samochody, które widać, to wędkarze. Presja na Jagodnie jest dosyć spora, ale tak jak mówiliśmy we wstępie, jest to zbiornik no kill, czyli nic nie wolno zabrać ze sobą do domu. Naszym zdaniem większość zbiorników w Polsce powinna być taka, bo da się złowić jakąś rybę. Siedzi. Dobra, Czap coś złowił. I to jest okonek. Mały okonek. Oczywiście. Do operacji. Tak, wyjęcia. Blaszy. No i niestety tak jak twoje. Ale Czapi bezproblemowo poradził sobie z... Taka bestia. Nie mogę jej ujarzmić. Dobra. I ryba z powrotem. Lądy.
ale oczywiście z miejsca. Także dzisiaj nam sprzyjają blachy. Tak, tak. Na górki nic nie wchodzi. Zobaczymy, może się zmieni. Jest godzina w tym momencie 6:15. Do tej pory były trzy okonie. Dwa ja złowiłem, dwa złowił czapin. Jeden. I jedną. Tu również mamy podbierak, który jest obowiązkowy nad jagodnem i obowiązkowa jest mata, którą też posiadamy. Tutaj Japi ma też heavy kij Jacksona, cięższy, do 30 gramów. Do 30 gramów. Tu naszą pudełeczkę z przynętami. Dobra, Japi ma coś na wędce. Co prawdopodobnie okonek, ale galadury. No kurde. Pojdź chyba zaczep. Dobra, pomogę ci. Nie wejdę, bo... Nie. Och ty, Lili. Sesjonowuj. I będzie... Co po? Nie trzeba. Nie? Dobra, nie trzeba to wypiąć. O, jaki przyzwoity. Przyzwoity. O, ładny. I tu jednak zaskoczył na gumę. To jest WK. Jakiej firmy? AliExpress WK. Ładny, przyzwoity, 20 centów ma. No. Jak wziął w toni? Zopadł. Piękna sztuka. Leci do wody. Leci do wody. Udało się, to już czwarty okoń. 22. 22 centymetry. Wygra. I leci do wody. Przyjdź z mamusią. Jedyny minus, jaki nas tu martwi, to jest to, że woda, którą tu widzicie pod brzegiem z naszej strony, to jest ogórkowa. Wykwit sinic jest dość spory. A Japi dalej rzuca. Nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Chociaż temperatura jest, jaka jest. Okoniowy wypad naprawdę się udaje. Tak, zobaczymy, co mamy. Co nam dalej przyniesie los.